Nazywam się Lech Hasse. Mieszkam w Gdańsku od 1946 roku, gdzie się urodziłem. Tata mój po szkole handlowej pracował w Gdyni. Jako podporucznik rezerwy został zmobilizowany w 1939 roku do oddziału artylerii przeciwlotniczej. Miał taką placówkę gdzieś w okolicach Szemuda. No ale jak już zaczęły się działania wojenne, to dostał rozkaz, żeby z tym swoim oddziałem przedostać się na Oksywie do generała Dąbka i tam jakiś po drodze środek lokomocji, nie wiem czy to była furmanka, już nie pamiętam, bo tata to dokładnie opowiadał, zarekwirował, przedostał się ze swoim sprzętem. Ten oddział artylerii przeciwlotniczej to był właściwie oddział łączności, czyli to była łączność przewodowa, takie telefony na korbkę, jak to kiedyś tylko bywało, radiostacji jeszcze nie było. No ale przedostali się na Oksywie i tam bronili się do kapitulacji. Po kapitulacji dostał się do niewoli i w niewoli w 1945 roku znalazł się już na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Tam zresztą zrobił prawo jazdy nawet, mam takie pamiątki, miał od Anglików taki berecik, jak generał Maczek nosił. Zawsze zakładał go, jak do piwnicy schodził po węgiel, bo te piece kiedyś były takie, że trzeba było palić. W miejscowości Bardowik był taki obóz, gdzie Niemcy 20 maja, chyba w 1945 roku, wysiedleni zostali. 5 tysięcy Niemców zostało stamtąd wysiedlonych i to była taka strefa polska. Czyli wszyscy Polacy z okolic zostali tam ulokowani i czekali na powrót do Polski. I między innymi mój tata tam się znalazł, ale znalazła się również tam moja mama, która była na takich robotach przymusowych w Niemczech. Została na łapance, złapana w Krotoszynie, w swoim mieście rodzinnym. To jest w województwie poznańskim takie miasteczko 30-tysięczne. No i tam pracowała, no i jako Polka znalazła się też w tym obozie. No i tam się pewnie z tatą poznali. I nawet w tym Bardowiku chyba ślub wzięli w 1945 roku jeszcze. To tata mój tam się zajmował właśnie tą ekspedycją. Opuścił obóz chyba nawet jako jeden z ostatnich. No i wrócił do Polski. Przyjechał do Gdańska. No i znalazł takie mieszkanie, gdzie na ulicy na Stoku 7 pod numerem 2 mieszkała taka pani, która była Niemką i która najprawdopodobniej, tak się domyślam, bo tata specjalnie na ten temat dużo nie mówił, musiała wyjechać do Niemiec. To pani, która to mieszkanie opuściła, zostawiła trochę mebli, taką starą szafę, biblioteczkę. Tam zresztą jeszcze na tej szafie kredą było wypisane jej nazwisko. A ta szafa była olbrzymia, bo to były mieszkania, które miały tam gdzieś no, ponad 3,5 metra wysokości. Stropy były takimi gipsowymi jakimiś ozdobami dekorowane. No ja jako mały chłopak się wdrapywałem, jak rodziców nie było, na tą szafę i sobie siedziałem na tej szafie, bo na tej szafie były tam różne takie atrakcje, były szachy, były tam takie różne takie szkatułki, gdzie tam tata trzymał jakieś przedwojenne srebrne pieniądze z Piłsudskim, pamiętam takie 10 czy tam 5 złotówki. To mieszkanie było o tyle mniej dogodne od tych mieszkań, które były powyżej na piętrach, że jak się wchodziło do klatki schodowej, to toaleta była na zewnątrz, to znaczy ona należała do mieszkania, ale trzeba było wyjść i tam otwierało się kluczykiem i po kilku latach tata postanowił, żeby zrobić przejście do kuchni, zamurował tą ścianę i można było już z mieszkania wchodzić tam do tej tak łazienki, później już tam stawiliśmy wannę i tak jakoś było w miarę bardziej normalnie. Na początku tam okolica była
No po prostu były to zgliszcza, ruiny, tam gdzie są w tej chwili te trzy budynki administracji, te 48, chyba 50 i 52, te takie trzy duże budynki, które stoją, to tam były gruzy. Tam musiała być, tak jak wspominałem, chyba fabryka czekolady, bo jako mali chłopcy jeszcze tam biegaliśmy po tych gruzach i znaleźliśmy tam takie właśnie foremki po czekoladzie, takie typowe foremki z czekoladzie. W tych gruzach, jak miałem chyba 4 lata, może gdzieś tam znalazłem się w jakiejś piwnicy, zostałem tam przysypany chyba. No i wynieśli mnie z tej piwnicy, byłem cały zakrwawiony. Mama moja się bardzo przestraszyła, nie wiedziała co robić, zapaliła już gromnicę nawet, ale się okazało, że to były tylko rany powierzchowne. Miałem tutaj taką na czole tylko ranę, więc tutaj byłem zakrwawiony, ale de facto żadnych specjalnie większych obrażeń nie odniosłem. Natomiast te wspomnienia z tego okresu dotyczące tych gruzów, tych ruin, no to tam bardzo często w tej okolicy bawiliśmy się, jeżeli tylko można było. Natomiast pamiętam, że ta ulica, na ulicy Stawki, to był tylko ten jeden budynek chyba, prawda, a tam dalej to już były gruzy po jednej stronie i po drugiej stronie. One były później zagrodzone, bo tam właśnie rozbiórka była. Później te gruzy stopniowo były, że tak powiem, zagospodarowywane przez takich drobnych rzemieślników, którzy odzyskiwali cegły. To znaczy oni te cegły z tych resztek, tych zabudowań starali się odzyskiwać. Mieli takie siekierki, ustawiali w takie słupki. To i tam te słupki stawiali i ten teren powoli oczyszczali aż do ulicy Stawki, a później nawet chyba tam dalej, aż do tej kładki, gdzie później była ta kładka do dworca PKS-u na placu 1 Maja, jak to się kiedyś nazywał. Więc jak się urodził drugi brat, to jak mama pracowała, to brat chodził już do przedszkola później. No i to przedszkole było na rogu ulicy Toruńskiej i Urzędu Marszałkowskiego, tam teraz Okopowa chyba jeszcze ciągle to się nazywa. No i ja, to były takie dziwne czasy, że ja chodząc do szkoły, a byłem 3 lata starszy tylko od brata, zawsze brata odprowadzałem do tego przedszkola, ponieważ do szkoły chodziłem, do szkoły numer 7. To była szkoła na ulicy Pod Zrębem, tam koło tych bastionów, tam bastion Żbik, to jest tam dalej, ten z przodu, nie pamiętam jak się nazywa. I to była kiedyś jedyna szkoła. Później Basia wspominała, że jeszcze otwarto szkołę 37 na ulicy Ogarnej. No i to była ścisła rejonizacja, my tam wszyscy z tej okolicy chodziliśmy do tej siódemki. No to kawał drogi było do tej ulicy Pod Zrębem, zawsze przechodziłem na stoku przez ten cmentarz, później przez ten mostek na Raduni i później jeszcze przez ten taki mostek prowizoryczny był nad torami kolejki. Często przechodziliśmy przez mostek, ale czasami również zdarzało się, że chodziliśmy sobie przez tory, żeby sobie trochę uatrakcyjnić to przejście. Także to, ta droga do szkoły zajmowała mi zawsze co najmniej 20 minut. Z tej szkoły to mam dużo wspomnień, bo to taka szkoła była trochę partyzancka. Pan Szumilas Lawiński tam uczył, ale dyrektorka była chyba jakaś też z nadania partyjnego, bo uczyła śpiewu, śpiewać nie za bardzo umiała, ale za to uczyliśmy się różnych piosenek partyzanckich. Tak to było w początkowych latach. Natomiast w 1956 roku, już po tym przełomie październikowym, została wprowadzona religia do szkół. To harcerstwo takie walterowskie z tymi czerwonymi chustami zostało zastąpione takim harcerstwem przedwojennym. Też można było już modlitwy nawet odmawiać na zbiórkach harcerskich. No i mieliśmy religię w szkole. No i często dochodziło do przypychanek między biskupią a tą łąkową. Bijatyki były. Czasami nawet wzywane były patrole milicji. Przyjeżdżała milicja, ale my tam się rozpierzchaliśmy zawsze po tych krzakach, bo tam były takie spore krzaki, w tej chwili już tego nie ma. No i jakoś nam się udawało.
Kościół Chrystusa Króla to był jednym z dwóch kościołów Polonii Gdańskiej przedwojennej. Pamiętam, że z tej przedwojennej takiej wystroju wewnętrznego została tylko ta figura tego Chrystusa z krzyżem. To była taka kamienna, wykuta w kamieniu, bardzo duża postać Chrystusa. Ksiądz Padowski postanowił tą grotę wybudować. No i niestety nie miał na to pozwolenia. Wierni tam z okolicy sami znosili kamienie, głazy, cementowali, a ponieważ nie było na to zgody, wobec tego po tym jak ta grota już stanęła, to ksiądz Badowski został aresztowany i przesiedział w więzieniu chyba 2 lata. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły, to bardzo często wracaliśmy, albo jak wracaliśmy ze szkoły, chodziliśmy do Raduni. Tutaj był taki mostek przy tym kościele Menonitów. I tam przy tym mostku schodziliśmy i łapaliśmy raki. I tam pod tymi kamieniami tych raków było sporo. Zawsze złapane raki braliśmy do jakiegoś pojemnika. No i pamiętam, że babcia tego kolegi mojego, który 3 lata siedział w pierwszej klasie, zawsze nam te raki gotowała. I to było takie niezbyt sympatyczne, bo jak te raki wrzucało się do wrzątku, to one tak piszczały strasznie, ale potem już nadawały się do konsumpcji. Także tam no, często przy tej Raduni sobie pod tym mostem chodziliśmy. Tam zresztą o tyle to było niebezpieczne, bo tam przebiegały tory kolejowe. No i można było bezpośrednio pod te tory się dostać, a przechodząc przez te tory dalej Radunią można się było dostać do Placu 1 Maja, gdzie później był ten dworzec autobusowy. Ale jeszcze wracając do ulicy Biskupiej, zaraz za tym miejscem, gdzie w tej chwili jest to lokal fundacji. Tam był taki sklepik mały pana Płatka, który sprzedawał przeróżne rzeczy, począwszy od igieł, naparstków, różne takie drobiazgi, kapiszony. To był facet, który był też tępiony bardzo przez służby bezpieczeństwa, a ponieważ jako taki drobny kupiec, no to w tym czasie rzeczywiście ci ludzie byli bardzo niestety nie po drodze władzom. No to on był bardzo uprzejmy, bardzo grzeczny. 3 razy mówił zawsze dzień dobry, do widzenia za każdy grosik, który, bo to takie drobiazgi sprzedawał. Takie trochę jarmarczne, trochę, ale takie bardzo potrzebne rzeczy. A za tym sklepem pana Płatka był sklep, taki kiosk pana Kowalkę, który później przeniósł się tam na róg na ulicy Biskupiej naprzeciwko lokalu stowarzyszenia. Natomiast w tym lokalu, w tym takim baraczku sprzedawał osobiście pan Kowalkę z małżonką. Sprzedawał też ich najstarszy syn, który był takim zagorzałym amatorem tańca towarzyskiego. Występował nawet na różnych takich konkursach tańca i tam jakieś nagrody nawet zdobywał. Sprzedawała też jego starsza siostra, która medycynę, pamiętam, studiowała. No i taka zawsze, jak pamiętam, charakterystyczne było to, że jak się coś u niej kupowało, to zawsze jak coś się tego, to ona zawsze się pytała, prócz tego, czy coś jeszcze. Jeżeli chodzi o fryzjera, to ja nie chodziłem, natomiast mama chyba moja chodziła. Natomiast ja chodziłem do dziadek tego kolegi mojego, który 3 lata siedział w pierwszej klasie, pracował jako ratownik w pogotowiu ratunkowym. No i wszyscy chłopcy tam z okolicy na stoku, przynajmniej z tej części na stoku, chodzili do niego, do fryzjera, bo on tak miał wszystkie akcesoria u siebie. Miał nożyczki takie różne i tam te wszystkie szczoteczki. Natomiast bardzo ciekawe było to, że on, czy ktoś chciał, czy nie chciał, zawsze nam
robił loki na włosach. Kropił mocno włosy taką wodą i później tak rozczapierzał palce i tymi palcami robił tak, że jak wychodziliśmy, to mieliśmy takie loczki. Chodziliśmy szybko do domu, żeby sobie to zaczesać, ale nie dało się tego uniknąć. Tam jeszcze w tej klatce schodowej, na samej górze, mieszkała taka rodzina państwa Piątkowskich, bardzo, bardzo zacna, poczciwa rodzina, dlatego że ten pan pracował na kolei. Jako kolejarz to w tym czasie, no niestety, pensję miał bardzo marną, ciężko im było. Miał chyba czwórkę dzieci, bardzo zdolnych dzieciaków. Tak wspominałem, że ten jego najstarszy syn, oni niestety później musieli wyemigrować do Niemiec, bo on tutaj nie był w stanie się wychować. Pamiętam, że ci jego synowie, młodsi troszkę ode mnie, to wychodzili zawsze, chleb mieli tylko posmarowany smalcem, z cebulą, czasami z musztardą i to na wszystko podobno to tak było. Pan Etmański, no tak, to pamiętam, że tam chodziłem zawsze coś tam kupować, a mama zanosiła bieliznę do magla. I pan, tam był taki magiel, który się kręciło i to. No i pan Etmański, z nim się trudno było porozumieć, ale pamiętam taką scenę, jak przyszedłem kupić coś, a pan Etmański, akurat to był okres jesieni, wczesnej jesieni, i pan Etmański kapustę kiszoną, miał taką olbrzymią wannę chyba. W tej wannie była pokrojona, już poszatkowana kapusta i on na boso, w takich spodniach podwiniętych do kolan, i on na boso tą kapustę ugniatał, także tak się podobno kiedyś robiło. No więc później już kapustę jakoś starałem się tam nie kupować, ale chodziliśmy później do pana, do państwa Kowalkę. Jeszcze wracając może do tej klatki schodowej, w której mieszkaliśmy, to naprzeciwko nas mieszkała tam taka rodzina z Lwowa, która miała też trójkę dzieci, też bardzo sympatyczna. Moja mama często zapoznawała się z tajnikami kuchni lwowskiej, tam te wszystkie cepeliny. Ta pani Ania często przynosiła do mojej mamy takie, jakieś takie z surowych ziemniaków się robiło, takie kluski, jakieś gajory, jakoś tak się to nazywało. No i często przychodziła, bo pożyczała od mamy czasami cukier, sól, jakieś takie drobne rzeczy, no i tam lubiła sobie pogadać po prostu. A na samej górze to mieszkali państwo Narlochowie, którzy, ten pan pracował w porcie, jego żona nie pracowała. No mieli trójkę dzieci, no sporo było, to znaczy troje u góry, u państwa Narlochów. U państwa Blochów były trzy dziewczynki, u pani Ani była dwójka chłopaków, ale to już tak młodszych bardzo, Zbyszek i Leszek, a po drugiej stronie mieszkali na samej górze tacy państwo, którzy mieli czwórkę nawet, dwóch, trzech chłopaków i taka dziewczyna była. Jak byłem w szkole średniej, to chodziłem jeszcze tam na tą górę Pytkego i tam mieliśmy takie różne sportowe zawody, skakaliśmy skocznie wzwyż, zrobiliśmy sobie takie słupki, rzucaliśmy kulą, oszczepem, także staraliśmy się tam jakoś to, no, jakieś gry sobie urozmaicić, a zimą zjeżdżaliśmy z tej serpentyny, to znaczy z pocholanki. Ja miałem takie bardzo długie sanki, na które się trzy osoby zmieściły i z przodu jeszcze braliśmy taką katanę, to znaczy to były takie łyżwy przykręcane do takiego drewnianego postumentu i tymi, tą kataną się kierowało i one tak umożliwiały, że te sanki na tych zakrętach, bo tam na tej serpentynie rzeczywiście te zakręty są bardzo strome, że naprawdę jeździło się z dość dużą prędkością i dojeżdżaliśmy aż do samego szpitala na ulicy Nowe Ogrody. No, zjeżdżaliśmy jeszcze też z tej armaty. Nie wiem, czy to jakoś tak, niektórzy nazywali to krową, chyba tak później? Nie, nie. Mówiliśmy na to armata, to tamta góra była niższa, ale
bardziej stroma, no i też się podjeżdżało tam do szpitala. Grudzień 70 to ja już wówczas pracowałem i akurat jak był ten okres grudniowy, kiedy były strajki, to ja pracowałem w Stoczni Północnej, tam akurat w biurze projektowym i widziałem, jak te czołgi tam przejeżdżały, ale jak wracałem do rodziców, no to obserwowaliśmy na przykład, jak, ale już ze strychu tam na ostatnim piętrze, bardzo dobra widoczność była, jak ci, ten tłum demonstrantów podchodził pod gmach więzienia, żeby uwolnić tych strajkujących, którzy tam zostali posadzeni w areszcie. No i ta cała zawierucha, widać było, jak ci ludzie tam szturmują ten budynek. Pamiętam, że ten mój brat najmłodszy akurat mówi, że była akurat walka między biskupią a na stoku i on tam akurat z chłopakami rzucali się kamieniami. On wówczas z kamieniem w ręku został złapany przez policję, dostał się tam od razu na komendę. No i mama była wzywana i grożono mamie, że on zostanie zabrany do domu dziecka, że zostanie do czasu, kiedy nie uzyska pełnoletności, będzie z dala od rodziców, że był źle wychowywany i tak dalej. No i na szczęście po dwóch dniach chyba został, po przesłuchaniu go zwolnili. No na pewno sentyment jakiś pozostał, to jest sentyment związany z latami młodości, z tym, co kiedyś było, no i bezpowrotnie minęło. Ale czy teraz, no, muszę przyznać, że miałem kilka takich miejsc, gdzie mieszkałem, gdzie wracałem, ale jakoś to wszystko teraz się tak pozmieniało, że naprawdę niewiele, no niewiele z tego zostało, muszę powiedzieć. Więc to wszystko i ludzie się zmienili i zmieniła się faktura, no sam budynek pozostał, ale także tak mniej więcej sięgając po mieniach, jak się zamknie oczy, no to widzi się, tutaj mieszkał ten, tu mieszkał ten i tych ludzi się w tej chwili jakoś ładnie identyfikuje, ale to są już ludzie, którzy odeszli albo przynajmniej pozostali tylko we wspomnieniach.